Siema, siema, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj. Znaczy się Siema, Józef. siema, jestem Mikołaj. Przepraszam, Józef. A Pomyliłem się. Józef. No, dzisiaj, jak widzicie, Ursus 1224 z takim Która moim grzeje. siewnikiem. Klenelanda, usługi nam tu przyjechały siać kukurydzę, a tak w zasadzie pożyczyliśmy od znajomego tutaj siewnik. Weź wsiądź i wysiądź, bo tu coś się drzwi zacięły chyba. Dobra, Te ziemniak drzwi. ściągaj. Już. Dobra, no ogólnie już. Pełno. Dobra, ogółem siewnik, nie kilka tam rzędów? 8 chyba. Osiem. 6. No, sześć rzędów. A w te czy w te to tam. Jo, ostatni raz polska seria była w tamtym roku. No, Miki, pierwszy raz w tym roku gramy, jak się z tym czujesz? Cudownie, po prostu. Dobra, poezja mówisz. Pełne euforii. Tak, dokładnie. Wyżej, bo urwie znacznik. Pewnie nasze. O Boże! Ja zobaczyłem, jak ten siewnik się napełnia tym nawozem. Dobra, tyle starczy. Już nawet jest. Ora, weź jedź, wiesz? No, ja jadę. No ja wiem, jak to już wygląda, już za dużo nawet tego nawozu trochę się wsypało. Dobra, ogółem ludzie, odpalam Deutsche Fahrer i zapinam na skup za... Ej, Co? może tak się ten. Co, aż tak? No. O Jezu. To wiesz co? Weź Deutscha podepnij. Ja se sąsiada Ursusem pojadę na skup. Matko Bosko, jak on tym sieje? Dobra, weź, daj mi. Ja nie wiem. Szybka przesiadka. Matko Bosko. Ogółem, jakby ktoś powiedział, że ten Ursus jest gównianym modem, trochę jest. Ale ogółem, taki jeden z fajniejszych, i tak fajnie, że jakiś Ursus wyszedł do farminga, bo A zaraz to się jedzie. jak na razie to chyba tylko dwa Ursusy wyszły do farminga. Właśnie ta piękna trzydziestka. Ogólnie polecam ją. Autor robi poprawkę, ale chyba nie wyda, bo jakiś debil zmienił link. No, brawa dla tego jakże mądrego człowieka, który zmienił link. Poklaskamy, tylko poklaskać, bo Masa. dzięki takim ludziom wymiera polski modding. Brawo, brawo. No, nie polecam ogólnie takich typów. Bić brawa i nic więcej. Normalnie uszami bym mu jeszcze poklaskał, jakbym słuchawek nie miał nausznych. Dobra, czekaj, co ja mam jechać w ogóle Mikołaju sprzedać? Pszenicę albo owiec w sumie, to se... Co tam? Ej, my mamy jeszcze ten. Inne płody rolne, my jeszcze mamy tak trasie kapłem. Ty, rzepak jest dobrej ceny, bo tysiąc... A nie, bo my tu na łatwym gramy, to nie, to czekaj. To w sumie na nic nie ma dobrej ceny, ale trzeba sprzedać, bo pieniądzów nie ma. To pojadę pszenicy sprzedać, bo pszenicy i tak jest wciul. No, a za usługę trzeba mu zapłacić. Jo. Troszkę będzie trzeba, no. Siejemy Chyba, że kukurydzę. pójdziemy z kastą wódki. Jo. Albo z... I pierwsze co zauważyłem, to się kubełki podnoszą. Jak się podnoszą? O, podnoszą się, tak wiesz. Się otwierają? Skakują. Aha. Skakują. Aha. A ja ten. Ja jak się napełniałem nawozu, nie? O. To ten. To... Tak jakby ten. Się zapeł... Tak samo jak masz kastę węższą od spodu, nie? O. Gospodarstwo rolne w Lipinkach. Tak. To taką samą szeroko, jak masz taki wąski na dole, to już takie szerokie, jak masz do góry już szłody, jak się zasypywało. O. Czekaj. Ja tego właśnie nie widziałem. Mi się ładnie spało. No zobaczę, jak będzie ubywał ten nawóz potem. No, ogółem 18 ton pszenicy. Ostatni raz wążone było fendem. Ty, no nie godaj, że to już jest koniec trasy. A nie, to tam jest, tam do sąsiada, co chyba słomę woziliśmy. No, ogółem Ursus dosyć spoko. Jak ktoś jest spostrzegawczy, to na pewno zauważył, że to nie jest z katwana przerobiony, tylko że to jest ten zetor przerobiony. Nawet drzwi nie są przełożone. A, kabinę tylko żeś przemontować. Nie, no drzwi są jak w zetorze otwierane. Wiem przecież. No, ale tak to dosyć spoko, że jakiś Ursus chociaż wyszedł takiej serii ciężkiej, tylko
No przodzik trochę zaleki, bo jak na taki obciążnik, to z tym silnikiem no delikatnie by drgało z pełnym. Nie aż tak. Nie aż tak, bo to jest z pustym go podnosiło, a mówiłem, no może by dał radę, nie? Z tym, jak nawet był ten teraz zapełniony i był opuszczony, to nie mogłem skręcić. No, dwie przyczepki zapięte, elegancko, tylko ja muszę przełączyć na dy ten, na szybkości musiałem bolce przełożyć, teraz prądzę. Dobra, i do stodoły, syk, do sąsiada z drugiego końca. O matko bosko, powikoń, nie, co to jest? Nie wiem, co to jest, ale ładnie przejechałem. Czy to tu? Nie, to nie tu, aha, już wiem gdzie. Dobra, nieważne. Dobra, to tu trzeba pojechać. Kurde, z dwiema przyczepami to jest co jak jechać, kurde. Wam Co powiem. ty gadasz? To jest co robić, mi kochani. Niego ciasnota, nie wiem jak tu się tam te szóstki nie ma, to nie gdzieś pojechał pewno. U, pod wiatę trzeba ładnie zajechać, o cyk. Że na serwis poszło. Mozie, mozie. Bo to New Holland to. Ewa, coś ty nie robi. U nas jest New Holland w szkole, nie? I zaraz praktycznie dni był, nie? I serwis miał przyjechać. A co było? Bo z przodu z siłowników ciekło. Jakich siłowników? Od tego, od tuza? Za, no. No to teraz już masz porównanie, co to jest New Holland. Jo. Dobra. Kipujemy drugą przyczepkę. Niestety tutaj tak ciasno, że nie idzie dwóch naraz kipować. Ale ten, Miki, wiesz co? O. Jak ja teraz się skapłem, że mamy tyle tych płodów rolnych w silosach, to można świniom podać. A już kurde, pasza na nas czeka. Można. Ale to po tą paszę ja zjadę do domu. Ja się przesiądę w Dojcza i zacznę siać. A ty pojedziesz z zatorem z jedną przyczepą po tą paszę. I potem mi słonecznika nasypiesz i kukurydzy i nie wiem, jęczmienia może, bo pszenica jest za droga, żeby świniom dawać. A słonecznik jest chyba tańszy niż rzepak, mi się wydaje. Więc słonecznika można śmiało zasypać. Ogółem ludzie ten ugór tu ten chcą sprzedać. Zobaczymy, czy to uda nam się kupić. Jak nam się uda, to bardzo dobrze będzie. Może na wiosnę, może nie. Zobaczymy. No i git. Jeszcze łapkę w górę. Jak ktoś nie zostawił, to polecam zostawić, bo coś. Przedostatni odcinek tej serii bardzo ładny, ale teraz ten ostatni już tak średnio, bardzo średnio. Bardzo takie 2 minus bym powiedział. Porównaniu do tamtego. Więc mam nadzieję, że w tym odcinku chociaż ładna aktywność będzie. I Mikołaju, powiedz mi, jaką kukurydzę tam siejesz. Normalnie, pierwszy trzeba, później. A jeszcze razie. A tutaj od strony, gdzie tu wapno, czy z której strony zaczynałeś? Ej. Co ty dopiero tu przyczepę tyle zrobiłeś? Aha, tu jest zasiane, dobra. Dawaj mnie i tam leć po tą paszę do sklepu. Dobra, jak widzicie, tu trochę wapno słabe i przykryte. Ale tutaj jakoś lepiej się przykryło, a tu nie wiem, czemu tak się średnio przykryło, no ale co zrobić, jak nie Macie można. jedną. Proszę? Jedną. Nie, weź HL-kę, bo tam, nie wiem. Pan mi tu pukają, a ja tu nagrywam, kurczę, felek, kartofelek. Widzisz? Tak, to jakby nie było nagrywania, to zaraz moja kochana mamusia wyłączy mi komputer. A tak to jakoś, kurde, tutaj podświadomie wiedziała, że chyba nagrywamy. A coś tam No. zaczaiła. Jo. Ja w szoku, normalnie. Ogólnie, kwernelandzik. Z czego wiem, to na razie się dobrze spisuje. U tego właśnie pana Jeszcze sieje. kolegi, co nam pożyczał. Karna, dobra marka. Nasz puchwerz na w miarę dobrze, jak tutaj u góry oraliśmy, to w miarę poprzykrywał. Broną się przemieszało, potem się broną jeszcze raz przemieszało, już z siewnikiem, było git. No, ale już w następnym odcinku myślę, że jakieś żniwa ogarniemy. Tutaj nawozów nie będziemy na razie robić, bo tak za dużo tych nawozów nie ma i tak, więc. Dobra, przerzucimy sobie znacznik na drugą stronę. Dobra.
Elegancko. Kurde, Deutsche Fahrer daje radę z tym silnikiem. Ciekawe, czy nas nie opierdzieli, że mu przepinaliśmy, ale chyba nie. No. Powiem, jaka była sytuacja i już. Bym musiał tu zasad do tego Ursusa zrobić i obciążnik. A może będzie wymienił niedługo, nie? O, bo teraz kupił silnik, to może chce kupić u mnie. Jo. Nie wiadomo, bo on tu lubi sprzęt do końca. Kato, znaczy katować. Do końca używać, o. Tak powiem, że jak u niego sprzęt kończy, to kończy albo na złom, albo na dawce u tego gospodarza. No, Miki, jak tam już dojechałeś? A już ładuję. Zdrowie i szczęśliwe, doładują ci tam, mówisz, no dobra. Ale ty, w sumie ładnie uprawiony jest, bo ani nic tak, kurde, ładnie ten. I jak za pierwszym razem się ładnie uprawiłem, z talerzówką? No, talerzówką i potem broną, bo tu piosek taki, że... pod O, kukurydzie, że ale... tam jakby się przeleciało czerwonymi bronami, to by było dobrze. No, ale i tak pszenica tu ładnie rośnie na tym piosku. Dobrze utrzymana ziemia, my tu dbamy właśnie o ziemię, bo jak ma się ziemię taką do dupy, to trzeba dbać dwa razy bardziej niż o taką dobrą, bo o taką dobrą to tam i tak ci dobrze da i tak, a tak to taką słabą, to jak nie przepilnujesz jej dobrze, to już masz problem potem. No, ale jak masz dobrą ziemię i nie sypniesz, że masz gówno. No, ale wapno trzeba pilnować Taka do prawda. wszystkiego na tej gorszej ziemi. Dlatego tutaj wapno było rzucone w dosyć dużej dawce właśnie. I tak to wygląda. Ale nie no, Deutsche Farm w sumie, nie wiem. Chyba ta dwunastka mi bardziej pasowała ogółem pod tego. O, tak kolorystycznie jakoś, nie? Jo. Zdjęcie jeszcze zrobię. Kurwa. Jedno, bo drugie. póki to są jakieś nieogarnięte. Czemu? Ja wiesz, co oni robią z tymi bagami? Co? Turlają, turlają. Jak to? No nie wiem jak A to. to ty w paletach bierzesz, czy oni ci wysypują? I wysypują, nie? Aha. Ale wiesz, jak wypuszczają, to później zostaje ta ramka taka, nie? Ćpają tą ramką, jak nie wiem. Ale to tam i tak pewno albo na złom idzie, albo tutaj tam gdzie pasze biorą, biorą i koniec. No tam pewno młotkiem poprostują trochę. Ale ten, tam u nich zamów te połówki, połówki rzepaku i ten, i grochu. Bo to jest... Dobra. Dobre takie dość na przyrost masy ogółem. Zaraz jeszcze będę musiał skoczyć posiew. Chyba, ja że się mi... zno. Chyba, że mi podwieziesz. No bo ten połówki groch i ten ranie jest jakiś drogi ponoć. A połówki to jeszcze tańsze będą, więc git. Pół ceny. Jo, jak połówka to pół ceny musi być. No. Ja. Ty chyba nawet przejazd... Nie do końca jest tak ze wszystkim, no ale... Chyba przejazdu chyba nawet nie zdążę zrobić, kurczę felek. Mikołaju, czy ty byś mi mógł podjechać naszym widlakiem manitu? Jakieś sekunda, już, ty, zaraz ale jadę. Skacząc rzeczywiście te kubełki fajnie. Kurde. Siebu, tak? No, siebu, siebu. Matko Bosko, no... Coś nie mogę utrafić w ten znacznik. Zajedź tam drogą normalnie, nie? Prąta? Aha, no... No tu chyba akurat dojadę, więc... A żeby nam się nie utopił ten widok. Wału, nie mamy pakera, tylko taki rurowy, to... Tym, żeby nam się nie ten... Bo tu miękko nie to trochę jest. W sumie, czekaj, pojadę tutaj sobie ten kawałek. Pać, znacznikiem wapno, no pewnie, kurde. Jak ja to jest, jednak jestem mądry, ale nie do końca. Jedzie, jedzie. Bo ten, jak mówię, na pewno znacznik wapno rozpieprzy, nie? I zamiast podnieść ten znacznik, to wywalone jadę dalej. I wapno trochę zniszczyłem. Pa, ty, nie no. Ten, o patrz, widać ten nawóz tu. Chodź tu tak ten, w tym przykole trochę i... Trochę widać może, ale ja tak bardzo nie widzę. Potem będzie, potem będzie barze widać jeszcze. Dobra, po uprawionym przelewie tam. Nic się nie stanie. Polacy, nic się nie stanie.
Dobra, trochę prędzej opuścimy, bo nie wiemy, jak to nam to zabrakło wtedy tego siewu. Dobra, cyk do góry podniesiemy. Jeszcze będziemy musieli z kimś pogodę, żeby nam to wyzać wykusili. Może on przyjedzie wykosi. Ta-ra-ta-ta-ta-tali. Jo. Może on przyjedzie wykosi, zobaczymy, zobaczymy. A tu będzie gruba akcja, jesienią coś czuję, bo tu czasem podmokło było na tym polu, bo tu dryny raz odbierają, raz nie odbierają, jeszcze nigdy nie grzebaliśmy tutaj i w ogóle i to tak jest. Tutaj zaraz blisko jest las i to wszystkie dręki tak No, pozarastały, nie? ale tu żem pojechał jak pijany, nawet gorzej. Matko boska. Jak ja normalnie kolacę, bo tu idą pod wieczorek, tak nagrywamy, wam ludzie mówię. No, na niedzielę odcineczek akurat taki w sobotę nagrany, na niedzielę dodany, tak zrymowany. A później to nie wiem, kiedy my będziemy nagrywać, nie? A jutro masz czas? Kurde, jutro. Nie, jutro nie. Jutro wcale komputera nawet nie włączam. Czemu? Chcę się pouczyć na poprawy. Jej, ugienek, to ty na pierwszy termin się nie uczysz. Zamknij się. Druga mama, normalnie gorzej od matki. No ale 2 tygodnie na poprawę chyba są, nie? O, to jeszcze nawet nie minęły. To żeś dużo tam nałapał przez te niecałe 2 tygodnie. Trzy kartkówki muszę w poniedziałek poprawić i mam później spokój. A do kiedy wam ocenę wystawiam? W piątku. Nam ten randa w piątek, a pieprzą, że do wtorku muszą być wystawione. Nie wiem, ja tam się na razie z ocen cieszę. Z matematyki czwóreczka. Taka dosyć dobra. Więc no. A nieźle ta czwóreczka tam. Z chłopaków ogółem chyba mam najlepszą średnią z matmy, ale tam nie wiem, ale tak jakoś mi się wydaje. Nie chcę się przechwalać. W sumie nie, po odcinku pogadam o ocenę, bo tutaj nie będę mówił, bo jeszcze ktoś będzie oglądał i powie, że pierdzielę głupoty. No. Dobra ludzie, mamy 17 minut, więc nie ma co tu zbytnio przedłużać. Kto napisał, to może napisać hashtag pasza w komentarzu. A jak ktoś nie dotrwał, no to Lipton. W komentarzu pamiętajcie o komentowaniu. Łapeczce, jak ktoś nowy, to subiku, wiadomo. No i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Aleś.